Omawiamy śmierć. Śmierć, która jest jakimś przejściem, która jest wielką tajemnicą, jest kresem ludzkiego życia tutaj na ziemi. Śmierć, której jakoś się lękamy, bo jest wielką niewiadomą. Ale patrzymy na tę śmierć także przez pryzmat nadziei, chrześcijańskiej nadziei. Bo Jezus przyniósł nam dobrą nowinę o życiu, o pełni życia, czyli także o śmierci. Poprzez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie rzuca światło właściwie absolutnie kluczowe na naszą śmierć. I dzisiaj podejmiemy kolejny wątek, punkt spojrzenia na śmierć, bardzo taki chrześcijański, ale nie tylko. Właściwie to dotyczy wszystkich ludzi, bo w śmierci jesteśmy solidarni. Wszyscy przechodzimy przez tę bramę. Mianowicie śmierć stanowi jakieś dopełnienie życia ludzkiego. Właśnie w tym momencie człowiek jest najpełniejszy, jest najprawdziwszy. Osiąga jakiś szczyt, jakby jego człowieczeństwo zostało wypieczone w tym piecu i otrzymujemy jakiś piękny owoc tego życia. Moment śmierci jakby pieczętuje i pokazuje przede wszystkim Bogu i nam, i światu naszą tożsamość, naszą osobowość. I to świetnie widać w przypadku Jezusa Chrystusa. Kiedy On oddawał swoje ostatnie tchnienie, to doszedł do jakiejś pełni. Jakiejś pełni, która była przede wszystkim na miarę boską, ale też i ludzką. Oto człowiek, powiedział Piłat na kilka godzin przed śmiercią Jezusa. Oto człowiek pełny, oto Bóg człowiek. I człowiek, każdy uczeń Chrystusa, każde dziecko Boże, tak samo zbliżając się do śmierci, jakby przynosi to swoje człowieczeństwo i mówi: oto człowiek, oto ja jestem. Oczywiście nie mówi tego głośno, tylko jakby swoim życiem wypowiada, jakby samo określa siebie. Szczególnie jeżeli to życie było upodobnione do życia Chrystusa, kiedy ten człowiek cały czas służył, żył w duchu takiej proegzystencji, to śmierć jakby to wszystko zamyka, uwydatnia, eksponuje, ukazuje człowieka w swojej pełni, w jego pełni. W Księdze Mądrości czytamy takie słowa: a sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość i żyjąc wśród grzeszników został przeniesiony. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. Koniec cytatu. 4 rozdział Księgi Mądrości. Ukazuje ten tekst, że właśnie Bóg zabiera tego człowieka, który już doszedł do jakiejś pełni, do doskonałości. Wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele, czyli jest doskonały. Można go zabrać. Można go już przeprowadzić do wieczności. I to nie chodzi, że ten tekst nie mówi tylko o tym, że ktoś umarł w młodym wieku, bo starość liczy się życiem nieskalanym, to znaczy nieskupionym na sobie. Życiem, które było służbą, które było imitacją, naśladowaniem Jezusa Chrystusa w
tym podarowaniu siebie Bogu i ludziom. A zatem śmierć ukazuje nam, nam też, ale przede wszystkim Bogu i światu, kim naprawdę jesteśmy. Oto człowiek. Powstaje tu takie pytanie, no dobrze, jeżeli ktoś rzeczywiście szedł taką ścieżką wyznaczoną przez Chrystusa, można tak powiedzieć, ale jeżeli ta śmierć, powiedzmy, była na przykład poprzez samobójstwo, czy w śmierci samobójczej można powiedzieć, oto pełny człowiek, tutaj jego człowieczeństwo dochodzi do jakiegoś szczytu? No, trudno tutaj dać jakąś odpowiedź jednoznaczną. Nie znamy motywów targnięcia się na własne życie, ale wydaje się, że nawet taka dramatyczna decyzja samobójczego zakończenia życia nie może być oderwana od poprzedniego kontekstu życia. Być może ktoś bardzo dużo służył, był niezwykle ofiarny, ale nie poradził sobie z jakąś trudnością. Być może ten krzyż, który go dotknął, był zbyt wielki, ponad siły, przynajmniej dla tego człowieka, i skłonił go do uwolnienia się z tego życia, z tego krzyża, aktem jakiejś autodestrukcji. Więc nie wiemy, nie możemy tutaj nikogo sądzić, ale wydaje się, że każda śmierć, nawet taka samobójcza, jest także jakimś ukazaniem tego człowieka, jakimś dojściem do pełni, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że jest to forma ukazania tej pełni, forma dramatyczna i jakaś bardzo tajemnicza, znana tylko Bogu. Dlaczego tak się stało? Tylko Bóg wie. Może nawet ten sam człowiek tego do końca nie wie, ale Bóg zna nasze myśli, nasze serce lepiej niż my sami siebie znamy. Pamiętajmy, że jeżeli jest jakiś akt niegodziwy, no uznajemy, że samobójstwo jest aktem nieetycznym, niegodziwym, obiektywnie, to subiektywnie ktoś może być uwolniony od winy. Może nawet być niewinny. Okoliczności tego aktu mogą zupełnie zmienić ocenę moralną. To oczywiście nie neguje tego obiektywnego sądu, że samobójstwo jest czymś złym. Natomiast w danym konkretnym przypadku to jeden Pan Bóg wie. Weźmy też inny przykład, jeszcze chyba bardziej dramatyczny. Jeżeli ktoś żył w duchu takiego skrajnego egoizmu, wykorzystywał innych, niszczył innych do realizacji własnych celów, jakichś przyjemności, czy też no, ktoś wysyłał innych na śmierć, jakiś tyran, który wydaje rozkazy skutkujące tym, że inni giną, może to są tysiące. Co z takim człowiekiem, który umiera po życiu pełnym zła, które wyrządził? Załóżmy, że on umiera jeszcze w buncie, w ogóle nie żałuje i odwrócił się całkowicie od Boga. Jego życie było przerażające i śmierć też taka jest. Jest jakąś czarną otchłanią. Jest śmiercią, jak my to mówimy, czasem ody, śmiercią zamknięciem, śmiercią zamkniętą w sobie, jakby jakąś antykomunią. Czy w takiej śmierci poprzedzonej życiem okrutnym człowiek także dochodzi do jakiejś pełni? Można powiedzieć, że tak. Mimo wszystko, chociaż jest to tragiczne. Nie bójmy się tego powiedzieć, że właśnie w tej śmierci ten człowiek objawia
prawdziwe swoje oblicze, a jest to oblicze tragiczne. Natomiast jedno trzeba tutaj dopowiedzieć. Nie wiemy do końca, co się dzieje w samym momencie śmierci. Wiemy, znaczy to już wcześniej rozważaliśmy, że człowiek no, z zewnątrz, obserwujący kogoś umierającego, ocenia go, ale do końca nie zna, co się dzieje w samym momencie exitus, czyli przejścia, odejścia. Tamten człowiek jest jakoś w rękach Boga. Być może ten tajemniczy okres, być może bardzo krótki, trwający tak obiektywnie może tylko ułamek sekundy, ale subiektywnie jest przeżywany inaczej. Być może tam Bóg prowadzi z tym człowiekiem jakiś dialog jeszcze, który jest dla niego ostatnią szansą, dla takiego człowieka. Nazwijmy go złoczyńcą. Dla złoczyńcy, bo czynił zło. Ale my wiemy, że Bóg nie chce śmierci żadnego swojego dziecka. Być może daje mu jeszcze jakąś taką szansę, ale tego zweryfikować się nie da. Więc jednak lepiej żyć w duchu dobra, być dobroczyńcą, a nie złoczyńcą. Niemniej jednak wracając właśnie do tego trudnego, bardzo trudnego przypadku, no jeżeli nawet Bóg ochraniał Kaina, przecież Kain zabił swojego brata Abla, był złoczyńcą, a jednak po tym tragicznym czynie Bóg jednak ochraniał go, bo Kain się wystraszył, teraz każdy będzie mógł mnie zabić. I nagle otrzymuje taką właśnie obietnicę, że opieka Boża będzie cały czas nad nim roztoczona. Jeżeli Bóg roztoczył swoją opiekę nad Kainem, to jakoś ufamy, że także roztacza ją nad innymi Kainami. Być może, nie wiem, ale być może w ostatniej chwili ten człowiek bez słów jakoś nawraca się. Już nie zdąży nawet powiedzieć jakiegoś zdania, ale zobaczył całe życie w swoim jakimś takim świetle nadprzyrodzonym, przeraził się, jakby złapał się za głowę, oczywiście w sensie takim bardziej duchowym, no i wyraził jakąś skruchę. I być może ta skrucha najpełniej go określa. Był grzesznikiem. Był. Ale prawda pełna nie jest tylko w tym, że on był grzesznikiem. Tylko jest w tym, że on był grzesznikiem, który w ostatniej chwili się nawrócił. To jest ten robotnik być może 11 godziny albo 11:59 z sekundami. Nie wiemy. Myśli moje nie są myślami waszymi, mówi Bóg. Możemy mieć tylko nadzieję. Oczywiście trzeba powiedzieć jedno. Za każdy zły czyn człowiek odpowie. Każda przelana łza, każda kropla krwi niewinnie rozlana woła o pomstę do nieba. I każdy Kain będzie musiał z tego zdać sprawę. To jest przerażające. Ale być może po zdaniu sprawy, po jakimś odpokutowaniu, o tym jeszcze powiemy, o całym czyśćcu, to będziemy jeszcze o tym mówić, być może na końcu czeka go to wejście także do domu Ojca. Nie wiemy. W każdym bądź razie, żeby też nie wchodzić w jakieś zbyt wielkie dywagacje. Jednak ten moment śmierci ukazuje tego człowieka w pełni. I to każdego człowieka. Tutaj już nie ma masek. Tutaj ten człowiek jest najbardziej autentyczny. Znany Bogu. Może wróćmy do tego
jednak schematu życia według Ewangelii Jezusa. Ktoś żyje według tej tak zwanej trajektorii Jezusa. Daje się, służy. A zatem jego życie zmierza ku jakiemuś pięknemu zakończeniu, bo w tym ostatnim akcie on także odda siebie całkowicie. I tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś stara się ze wszystkich sił tak żyć, no to tu można bez żadnego wahania powiedzieć, to śmierć jest takim ukoronowaniem tego życia. Jest taką kropką nad i. Jest ostatnim pociągnięciem pędzla cudownego arcydzieła. Karl Rahner, wielki teolog dwudziestowieczny, napisał takie słowa w jednej ze swoich książek. Zacytuję. Śmierć jest czynnym spełnieniem się człowieka od wewnątrz, aktywnym doprowadzeniem siebie do spełnienia, wzrostem, który zachowuje życie człowieka i wejściem w totalne posiadanie samego siebie. Jest zrealizowaniem samego siebie i pełnią osobowej rzeczywistości, jaką człowiek się stał poprzez swoje własne, wolne akty. Koniec cytatu. No, dosyć takie wniosłe słowa, może to teologicznie wysublimowane, ale są świetne, naprawdę. Śmierć rzeczywiście jest jakimś czynnym spełnieniem się człowieka od wewnątrz. Jest jakimś wzrostem, zachowaniem życia człowieka. Jest takim wejściem w totalne posiadanie samego siebie. Tak, to jest dokładnie to, o czym tutaj jest mowa. W śmierci człowiek jakby modeluje wraz z Bogiem swoje człowieczeństwo na miarę wieczności. Tutaj on jakby dochodzi do szczytu. Bardzo pięknie to też wyraził święty Ignacy z Antiochii, ojciec apostolski, który nieraz tu już był przytaczany, który mówił w liście do Rzymian, zapisał, że dopiero w swojej śmierci stanę się pełnym człowiekiem, antropos. On przeprowadzał tam taką refleksję, że dopóki nie utożsamił się z Chrystusem w śmierci, to jeszcze nie jest pełnym człowiekiem. Jeszcze brakuje tego ostatniego aktu. Ten Ignacy miał zginąć śmiercią męczeńską w Rzymie. I on wiedział o tym, był przewożony do Rzymu i miał tę głęboką refleksję, że dopiero w tej śmierci stanę się pełnym człowiekiem. To znaczy osiągnę swoje człowieczeństwo na miarę Chrystusa. Boros, też już wspominany wielokrotnie, węgierski jezuita piszący po niemiecku, w tym swojej słynnej książce Mysterium Mortis mówi też o tej pełni człowieka w śmierci. Mówi, że tutaj wzrost duchowy człowieka osiąga swoje apogeum. I dzieje się to właśnie w tym momencie przejścia do wieczności. Ten wzrost, to osiągnięcie apogeum swojego ducha polega na pełni sensu, jak on to określa, pełnia sensu, blasku i mądrości. To znaczy, że w tym dopiero tej śmierci to życie nabrało pełni sensu, pełni blasku i pełni mądrości. I mówię, że człowiek w śmierci jest prawdziwy i niezależnie od wieku można go nazwać starcem. To jest starzec. Osiągnął określoną liczbę lat, osiągnął pełen wzrost duchowy. No, to przede wszystkim, pamiętajmy, przynależy tym, którzy idą za Chrystusem. Którzy tak żyją, żeby rzeczywiście ten moment śmierci był pełen sensu, blasku i mądrości,
żeby ten człowiek był w tej śmierci starcem. No, ostatnio też tutaj czasem wspominamy Teresę z Lizie, jej śmierć. Ona miała tylko 24 lata, ale w tej śmierci, zobaczcie, ona była najpełniejsza. Można nazwać, że ona właśnie była starcem, mimo tylko tych 24 lat. Ona doszła do jakiegoś apogeum swojego wzrostu duchowego. Nawet po śmierci zrobiono jej zdjęcie, bo zachowała taki piękny uśmiech. A jej siostry mówiły, że wyglądała, jakby miała 12 albo 13 lat. Więc ta śmierć jakby no, pokazała Teresę w całym pięknie. Mimo, że po ludzku była tragiczna, to nie zmienia faktu, że te śmierci mogą być tragiczne. Ktoś może być zmiażdżony jakąś spadającą płytą żelbetonową, czy też zginąć w katastrofie lotniczej, czy umrzeć na gruźlicę, czy na nowotwór. To są te biologiczne wymiary śmierci. Ale nam teraz chodzi o ducha. I ten duch zostaje jakby taki wypieczony w tym piecu, w tym tyglu tego doświadczenia. Człowiek wchodzi piękny. Człowiek, który szedł za Chrystusem, wchodzi piękny do życia wiecznego przez bramę, na której jest napisane Amo, amor ergo sum. To znaczy kocham, więc jestem. Amor ergo sum. Jeżeli człowiek kochał, to znaczy, że jest. Że jest. Jestem, który jestem. Tak bym mógł powiedzieć, jak Bóg kiedyś siebie określił. Oto jestem. Oto człowiek. Amor ergo sum. I jeszcze jedna rzecz. Ta śmierć to jest taki bardzo dziwny akt, bo właściwie kto jest podmiotem tego aktu? To znaczy, kto wykonuje ten akt śmierci? Skoro bierzemy, że śmierć jest takim najwyższym aktem człowieka, no to kto wykonuje ten akt? No trzeba powiedzieć, że człowiek, bo człowiek on siebie daje. On właściwie budował ten akt przez całe swoje życie. Przynosi teraz to życie i jakby mówi, wykonało się, dokonało się wszystko i on oddaje swoje życie. Nawet jeżeli, no raczej zawsze się to zdarza, że moment śmierci nie jest przez niego wybrany. Ale on świadomie do tej śmierci zmierzał. I to można powiedzieć, że to jest czyn człowieka, ale z drugiej strony wiemy, że nie tylko człowieka, no bo ktoś inny działa. Ktoś inny zabiera mu to życie. Ktoś inny no, dokonuje tego dzieła. Według naszej wiary chrześcijańskiej tym innym, tym działającym jest sam Bóg. Zresztą w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: ja sam zabijam i ja sam ożywiam. Bóg daje życie biologiczne. Tak jak rodzice są podmiotem przekazania życia biologicznego dziecku, ale wraz z Bogiem, tak w śmierci dalej Bóg znowu działa, ale już nie z rodzicami, tylko z tym człowiekiem, który właśnie kończy życie. A zatem można by powiedzieć, że śmierć jest takim aktem bosko-ludzkim. Bóg i człowiek jakby współpracują w tym ostatnim akcie. Bóg wyznacza moment tego spotkania, wyznacza miejsce, wyznacza sposób w swojej opatrzności, a człowiek przez całe życie się do tego przygotowywał. No i w każdej chwili może na tym miejscu spotkania się zjawić. A zatem,
pozwólcie, że przeczytam tę tezę, którą tutaj tak troszkę przygotowywałem. Śmierć jest wspólnym dziełem Boga i człowieka. To czyn bosko-ludzki, w którym dwa podmioty, Bóg i człowiek, operują na jedynej w swoim rodzaju materii, jaką jest ludzkie życie, doprowadzając je do swoistego apogeum. No, jeżeli tak naprawdę popatrzymy na tę śmierć, to nie jest patrzenie naiwne, to nie jest patrzenie wymyślone, tylko tak nam mówi Ewangelia, ukazując Chrystusa, który zmierza ku tej śmierci. Nikt mi nie zabiera życia, ja sam go oddaję. Jezus sam mówi, wykonało się. Potem teologia to próbowała zgłębiać, co to znaczy, jakieś światło pozytywne rzucać na tę śmierć. To nie są fantazje, które tutaj były przed chwilą powiedziane. To jest głęboko oparte na najważniejszym wydarzeniu, jakim było w historii świata śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Przejście. To jest jedno wydarzenie dwubiegunowe. Śmierć i zmartwychwstanie. Można to trochę porównać do tej operacji chirurgicznej. To już też tego obrazu używaliśmy, że podczas operacji człowiek, pacjent współpracuje z lekarzami. Wiadomo, że lekarz dokonuje operacji, ale człowiek także uczestniczy w jakichś decyzjach terapeutycznych. Poznał prawdę o swoim zdrowiu, czy o swojej chorobie bardziej, o jakiejś patologii. Wyraził zgodę, podpisał ją, poddał się anestezji i to wszystko musiał wykonać pacjent. No i teraz anestezjolog wprowadza go w stan nieświadomości, znieczulenia. Operatorzy dokonują operacji i to jest właśnie coś takiego dzieje się w śmierci. Człowiek wyraził zgodę, dał swoje życie i współpracuje z Bogiem, który go usypia. Ale usypia, że już ten człowiek obudzi się w wieczności. Bóg jest przecież lekarzem. Chrystus jest boskim lekarzem. Przeprowadza na nas taki życiodajny zabieg, którego efektem jest nowy człowiek. Człowiek się budzi jako uzdrowiony kompletnie, całkowicie. Nowy człowiek. Nowy człowiek w Chrystusie. Jeszcze jeden obraz, pozwólcie, że tutaj przytoczę. Oprócz tej operacji, śmierć można też przyrównać do tego, co się dzieje podczas mszy świętej. Kapłan przynosi chleb i wino i ofiaruje to Bogu, a Bóg posyła Ducha Świętego. Kapłan mówi, ześlij Ducha Świętego, aby te dary stały się ciałem i krwią Chrystusa. I Bóg posyła Ducha Świętego i ten chleb i wino staje się ciałem i krwią Chrystusa. Przeistoczenie. Transsubstancjacja. Czyli przeniesienie na jakiś wyższy poziom substancji. Przedtem był chleb i wino, teraz jest ciało i krew Chrystusa. Coś takiego jest w śmierci, przeistoczenie. Człowiek, ale Duch Święty ożywia go i przenosi na inny poziom. Człowiek nowy w Chrystusie, alter Christus. Pełnia człowieka w śmierci. To był dzisiejszy temat tego rozważania. Spróbujmy tak popatrzeć na tę śmierć, nie tylko naszą, kiedyś tam przyszło, ale na każdą ludzką śmierć. I teraz już przychodzi ten czas, aby zamilknąć. Pozostajmy z tymi myślami na modlitwie, sam na sam z Jezusem, we wspólnocie z braćmi i siostrami.